Dzień dobry. W swoim wystąpieniu chciałabym omówić najważniejsze zmiany w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku, zarówno te, które już weszły w życie, jak i te, które są dopiero planowane. Zacznę może od zmian, które już obowiązują. W dniu 1 stycznia 2022 roku razem z wprowadzeniem Polskiego Ładu dokonano także nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. I najistotniejszą zmianą z praktycznego punktu widzenia jest nowelizacja artykułu 16a KKS, który dotyczy składania korekty deklaracji. Rozszerzono zakres stosowania tego artykułu także o czyny związane z przesłaniem księgi. Zmiana ta jest skorelowana w sposób bezpośredni z obowiązkiem składania deklaracji VAT razem z jej częścią ewidencyjną do urzędu. I do momentu dokonania tej zmiany pojawiały się wątpliwości, czy w przypadku korekty takiej deklaracji podatnicy muszą składać również czynny żal, żeby skorygować część ewidencyjną takiego pliku. Natomiast od momentu dokonania tej nowelizacji jest to jasne i w sposób wyraźny wskazane, że wystarczy jedna czynność, to znaczy wystarczy złożenie korekty deklaracji, która obejmuje również korektę przysłanej do urzędu ewidencji. Zmiana, która została dokonana w tym przepisie, dotyczy także dodania paragrafu trzeciego, który wyraźnie wskazuje na to, że złożenie korekty deklaracji po wszczęciu postępowania karnego skarbowego no nie będzie chroniło już podatnika przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Przed dokonaniem tej zmiany nie było wyraźnie wskazane w poprzednim brzmieniu przepisu. W związku z tym pojawiały się wątpliwości, czy złożenie korekty deklaracji po wszczęciu KKS-u jest skuteczne, czy też nie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazywało na to, że można złożyć korektę deklaracji w każdym momencie, także po wszczęciu postępowania karnego skarbowego. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że złożenie korekty deklaracji po wszczęciu KKS-u będzie skutkowało jej nieskutecznością, co może w praktyce znacznie ograniczyć możliwość stosowania tej instytucji. W marcu tego roku opublikowano projekt dużej nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, największej od 10 lat. Projekt ten jest aktualnie w fazie opiniowania i nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie. Natomiast ja chciałabym omówić trzy takie najważniejsze, czy też może najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia zagadnienia, których ta nowelizacja ma dotyczyć. Po pierwsze jest to zmiana dotycząca artykułu 16, czyli artykułu, który mówi o składaniu czynnego żalu. Jest to również instytucja bardzo często wykorzystywana w praktyce przez podatników i w aktualnym brzmieniu tego przepisu złożenie czynnego żalu po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania bądź kontroli, powoduje, że czynny żal staje się nieskuteczny. Ustawodawca proponuje, żeby rozpoczęcie takich czynności przez jakikolwiek organ, przy czym niekoniecznie musi to być organ ścigania, powodowało, że czynny żal również będzie nieskuteczny. Co ciekawe, rozpoczęcie czynności wyjaśniających według proponowanej zmiany nie będzie stanowiło przeszkody dla skutecznego złożenia czynnego żalu. Drugą grupą istotnych zmian proponowanych w opublikowanym projekcie są zmiany dotyczące przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych. Ustawodawca proponuje usunięcie z kodeksu karnego skarbowego artykułu 44 paragraf 2, zgodnie z którym to artykułem przedawnienie karalności czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności podatkowej upływa ten termin razem z przedawnieniem tej należności na gruncie prawa podatkowego. W praktyce powoduje to, że niektóre czyny zabronione, których termin przedawnienia karalności wynosi 10 lat, przedawniają się znacznie szybciej, to znaczy wtedy, kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe. Jeżeli proponowana zmiana wejdzie w życie, to w praktyce będzie to oznaczało, że będzie można wszcząć i prowadzić postępowanie karne skarbowe także wtedy, kiedy nastąpi już przedawnienie zobowiązania podatkowego. Drugą proponowaną zmianą w zakresie przedawnienia karalności jest wydłużenie okresu przedawnienia wykroczeń skarbowych. Aktualnie jest to rok, natomiast ustawodawca proponuje, żeby wydłużyć ten okres do 2 lat.
I trzecim zagadnieniem, na które chciałabym zwrócić uwagę, gdyż w praktyce jest to bardzo często wykorzystywany przepis, jest proponowana zmiana artykułu 114a KKS. Zgodnie z tym artykułem postępowanie karne skarbowe można zawiesić, jeżeli toczy się równolegle postępowanie podatkowe czy też kontrola, ze względu na konieczność oczekiwania w postępowaniu karnym skarbowym na rezultat tego postępowania wymiarowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego przepisu, postępowanie karne skarbowe można zawiesić na każdym jego etapie, to jest zarówno na etapie przygotowawczym, jak i w postępowaniu sądowym. Natomiast ustawodawca proponuje, żeby takie zawieszenie było możliwe tylko na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli zmiana ta wejdzie w życie, to nie zmieni ona istotnie praktyki, gdyż aktualnie postępowania karne skarbowe są najczęściej zawieszane właśnie na tym etapie postępowania przygotowawczego. Natomiast ciekawe bardzo jest uzasadnienie do tej zmiany, bowiem ustawodawca wskazuje na to, że chciałby wyraźnie podkreślić odrębność postępowania karnego skarbowego od postępowania wymiarowego, co jest o tyle ciekawe, że przepis ten w praktyce tak naprawdę spowodował właśnie, czy powoduje często uzależnienie postępowania karnego skarbowego od postępowania podatkowego. Gdyby mieli Państwo jakieś dodatkowe pytania do omawianych przeze mnie zagadnień, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo za uwagę.